Podczas mrozów i śniegów powietrze jest dla komunikacji lotniczej mniej groźne niż ziemia. Na Okęciu trzeba co chwila oczyszczać pasy startowe. Śnieżyca ogranicza widoczność, zrywa się zadymka. Im zimniej na zewnątrz, tym goręcej w wieży kontrolnej, skąd kieruje się ruchem międzynarodowym i pracami porządkowymi na lotnisku. Do miejsca na poziom 290. Dziękuję. W tak trudnych warunkach lotnicza łączność ze światem nie uległa większym zakłóceniom. Kolejno przygotowują się do startu rejsowe maszyny na trasy zagraniczne. Taxi first to the right. What is your opinion about brake connection? Przylatujące do Warszawy samoloty muszą bezpiecznie wylądować, dokładnie według wskazówek radiowych z wieży kontrolnej. Dzięki ofiarności pracowników wszystkich służb, którym pomaga wojsko, stołeczne lotnisko zachowało pełną dyspozycyjność. Spod chmur wracamy do naszych codziennych spraw. Trudne zadanie mają dostawcy artykułów spożywczych. Magazyny pełne, ale droga do sklepów wymaga uruchomienia wszystkich rezerw transportowych. Hurtownie pracują na trzy zmiany. Kierowcy rozumieją wagę swych obowiązków. Niezależnie od warunków drogowych, dostawy docierają na czas do klientów. Na półkach sklepów nie brakuje podstawowych towarów. Piekarnie nastawiły się na wzmożoną produkcję, aby sprostać zamówieniom. Prawie wszędzie chleb był dowożony regularnie. Olbrzymie zadanie – przywrócić pełną wartość starym murom Krakowa, tak dotkliwie nadszarpniętym przez bezlitosne przemijanie czasu, wpływy atmosferyczne i niewłaściwą opiekę. Nie warto jednak biadolić nad tymi zniszczeniami. Trzeba raczej skupić wysiłki na rzecz odnowy miasta, tak bliskiego naszym sercom. Szczególnie trudna, lecz konieczna będzie ochrona zabytków przed fabrycznymi dymami i wyziewami chemicznymi. Kraków to żywe miasto, w którym pamiątki architektury sąsiadują z nowoczesnym przemysłem. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa powołano w celu właściwego wykorzystania społecznych i państwowych środków. W czasie remontów odkrywa się wciąż nowe zabytki. W zwykłym sklepie tekstylnym łuki gotyckie, zaklajstrowane niegdyś grubą warstwą tynku. W dawnej piwiarni XIV-wieczne malowidła sakralne przetrwały doskonale pod późniejszymi przeróbkami murów. Te główki gotyckie wyjrzały ciekawie na świat ze ścian restauracji Wieżynka. Takich obiektów zabytkowych jest w Krakowie 3,5 tysiąca. Ich remont wymaga zaangażowania fachowców najwyższej klasy, rzemieślników, artystów. W Krakowie chodzi nie tylko o architekturę. Każdy fragment starego miasta ma ścisłe związki z historią naszego kraju. Na portalu odnowionej kamieniczki przy ulicy Kanoniczej herby Jana Długosza. Mieszkają tu dziś artyści, historycy sztuki, wprowadzą się literaci. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za losy tego miasta, pomnika kultury narodowej, i wszyscy możemy mu pomóc.
We wrocławskiej operze polska prapremiera Kati Kabanowej, Leosza Janaczka, wybitnego czeskiego kompozytora z przełomu stuleci, którego rocznicę obchodziło UNESCO. W partii tytułowej Jadwiga Gadulanka. Prymitywne rolnictwo zaledwie zaspokaja potrzeby żywnościowe 4 milionów mieszkańców małej podzwrotnikowej republiki Rwanda w Afryce. Są jednak wśród nich jeszcze biedniejsi, rozrzuceni w dżungli w plemiennych grupach pigmeje, są niscy, 1,5 metra wzrostu i żyją na najniższym stopniu rozwoju. Utrzymują się głównie z garncarstwa, ale nie znają koła garncarskiego i pieca ceramicznego. Swoje żmudnie ulepione dzbany wypalają bezpośrednio w ognisku, a jednak są one towarem poszukiwanym na miejscowych targowiskach. W tym środowisku nikt nie pyta o sympatię lub antypatię. Fachowcy tu zatrudnieni traktują węże jako swoich cenionych współpracowników, nieco tylko śliskich w kontaktach. Muszą być w porę nakarmione i napojone, aby zachować kondycję. Najważniejsza czystość. Co 2 tygodnie starannie czyści się klatki, co wymaga dobrego refleksu i zimnej krwi. Żmija bałkańska, najjadowitszy gat Europy. Z Indii sprowadza się 5-krotnie dłuższe żmije łańcuszkowe. Ich ukąszenie jest też 5 razy silniejsze. W berlińskiej wytwórni farmaceutycznej zbliża się dla współpracowników godzina prawdy. Z 5 dorodnych okazów zaledwie 1 gram surowca do wyrobu surowicy. Do finału konkursu tańca towarzyskiego w Lipsku dopuszczono 23 pary z 10 krajów. Choć pojawiają się na parkietach różne nowe wygibasy, wciąż powracamy do starych, dobrze znanych rytmów. I chyba w tym właśnie rzecz. Jeszcze raz inaczej zatańczyć to, co już inni tyle razy przetańczyli.